Wyprawa nad morze bardzo chętnie, w góry tym bardziej, ale jestem przekonany, że skądkolwiek jesteś, niedaleko twojego domu znajdują się wspaniałe miejsca, gdzie możesz obserwować naturę, polską przyrodę. Są tutaj chmary czajek, czapli, żurawi, a pewnego dnia przeżyłem niesamowite spotkanie z orłami bielikami. Jest niesamowite, kiedy filmujesz jedne ptaki i za chwilę rozlega się klangor żurawi. No i gdzieś kątem oka zacząłem ich szukać. Oczywiście znalazłem całe stado, sobie spokojnie spacerowały. Po cichu, najdelikatniej jak się dało, podszedłem najbliżej jak mogłem. W pewnym momencie najpierw poderwały się czajki, potem poderwały się żurawie i myślałem, że było to spowodowane moją nieostrożnością. Ale kiedy spojrzałem w górę, zauważyłem dwa olbrzymie ptaki kołujące nad tym miejscem, nad łąką. Jeden z nich zniżył się dosłownie z 15-20 metrów nade mną. Szybko zabrałem aparat ze statywu. W sumie to nie wiedziałem, czy robić zdjęcia, czy filmować ten niesamowity spektakl. Ogromny ptak zaczął robić nade mną koła, schodzić coraz niżej. Kiedy zauważyłem te charakterystyczne białe lotki, wtedy dowiedziałem się, że jest to najprawdopodobniej orzeł bielik. Przekonałem się o tym, kiedy w kartę włożyłem do komputera i pościągałem zdjęcia i filmy, bo niestety w tym małym wizjerze niedokładnie widać i często nie możesz rozpoznać zwierząt, które filmujesz, no ale okazało się, że było to spotkanie z orłem bielikiem. Niesamowite spotkanie. Ten niesamowity spektakl trwał około minuty i 30 sekund. Orły zataczały te kręgi coraz wyżej i wyżej, aż w końcu zniknęły gdzieś na horyzoncie. Później już nigdy nie udało mi się ich tutaj w tym miejscu spotkać. Kiedy odleciały, wróciły czajki, wróciły czaple, przyleciały z powrotem żurawie. Gorąco polecam ci te bliskie spotkania z polską przyrodą niedaleko twojego domu, a jeśli jesteś także miłośnikiem dalekich podróży, to zobacz ten film z Bergen, może zainspiruje cię do wyprawy na norweskie fiordy.